Ja nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, ale pan Krzysztof napisał wspaniałą książkę, przystępną dla każdego, nawet dla osób ekstremalnie nielubiących przedmiotu matematyka. I mamy głęboką nadzieję, że te kilkanaście dni edukacji z panem Krzysztofem Cywińskim, osobą nieprawdopodobnie otwartą na świat, jako matematyk jest jednocześnie wybitnym humanistą. Miałem okazję przed chwileczką się przekonać podczas rozmowy, że skorzystaście Państwo z tej propozycji i ona będzie dla Was nieprawdopodobnie owocna przy podejmowaniu decyzji na studia. Myślę, że kurs jest prosty i bardzo łatwo zrozumiały po prostu. No, tutaj pan profesor tłumaczy w bardzo prosty sposób, że można zrozumieć bez najmniejszego problemu. No jak to? Na szklankę rumianku były dwie łyżeczki miodu. Złośliwa teściowa dolała trzy szklanki gorzkiego rumianku. Sześć. I to jest twierdzenie Thalesa. W szkole to jest no, taki suchy wykład, jak mogę tak to nazwać, bo nauczyciel tak wykłada to, co ma i jest koniec lekcji i uczcie to się sami, tak? A pan Krzysztof bierze sobie na przykład tych ochotników paru i na ich podstawie stwierdza, czy uczniowie to rozumieją, czy nie. I to jest właśnie, no moim zdaniem to jest fajne. Na pewno te trzy osoby, które są z przodu i które po prostu pokazują nasze jakby uczucia, nasze to, co my myślimy, to jest odzwierciedlenie publiczności, bo to są po prostu trzy osoby, które są wyjęte od nas, z publiczności i one jakby odzwierciedlają to, czego my nie rozumiemy. I jeżeli te trzy osoby zrozumieją to, co pan Cywiński mówi, to wtedy super. Tak naprawdę ja się zawsze zastanawiałem, po jaką cholerę tego wszystkiego mam się uczyć. Co mi to da tu, w mojej głowie? Do czego mi się to przyda? I zadałem sobie pytanie, a właściwie czego takiego wielkiego ci Pitagorejczycy dokonali? Że wszyscy matematycy, profesorowie zachwycają się. Brałem udział również właśnie na ochotnika, byłem tam z przodu i dla mnie jest różnica taka, że jeżeli siedziałem tutaj całkiem z tyłu i więcej rozumiałem, widząc jakie błędy popełnia ta trójka. Myślę, że wybieranie kilku osób do jednego wykładu, tak jak robi to pan Cywiński, ma duży wpływ z tego względu, że osoby są różne. Każdy przejmuje matematykę w inny sposób i na przykład są osoby, które ją pojmują lepiej, które pojmują gorzej, więc jest to bardzo dobry sposób na właśnie wykrycie tych osób, które słabiej to potrafią przyswoić. Aha, przede wszystkim te trójki przy tablicy, to jest świetne, to powinno być w ogóle w szkole wprowadzone, ponieważ w klasie nikt się nie odezwie, no a połowa osób na pewno nie rozumie. Te trójki są super, to powinno być wprowadzone na stałe do szkół. Co nam daje twierdzenie Pitagorasa? Że jak znamy dwa boki trójkąta, możemy znaleźć trzeci. Słuchałeś mnie? Tak. To powtórz to. Co nam daje twierdzenie Pitagorasa? Nie dostrzegam prawie żadnych wad. No może pan Cywiński jest trochę czasem upierdliwy. Tak jak niektórzy uczniowie musieli 20 parę razy poprawiać swoją wypowiedź, aż w końcu powiedzą to dokładnie. Ale to chyba jest dobre, bo to jakby uczy w nas takiej pokory, samozaparcia, żeby być tym dokładnym w tym, co się robi. Bo też, jeżeli nie jesteśmy dokładni, to po drodze na to rozwiązując zadania z matematyki popełniamy te błędy. Wtedy ciężko jest nam do nich wrócić. Pierwsza reakcja to w ogóle zaskok. Na pewno zaskok, bo różni się od normalnego nauczyciela. Jest humorystyczny i tak no, przedstawia wszystko inaczej niż nauczyciel. Dlatego na przykład pierwsze wrażenie to moje był zaskok, ale pozytywny. Różnice między nauczycielem z mojej szkoły a panem Cywińskim. Pan Cywiński jest otwarty, można z nim porozmawiać, nie denerwuje się, gdy coś tłumaczy. Z nauczycielami nie zawsze tak jest, niestety. Pan Cywiński ma jakby indywidualne podejście do uczniów. Mimo, że jesteśmy tutaj w grupie, to tak jakby czujemy, jakby mówił do wszystkich z osobna. I jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to on po prostu drąży temat do momentu, aż wszyscy zrozumiemy. A nie no, tak jak czasami w szkole to bywa, że nikt nic nie wie i idziemy dalej z tematem. Macie rację.
Będzie to facet, który kocha dwie dziewczyny w takim razie. Można swobodnie wypowiadać swoje zdanie, nikt się nie boi, że zostanie, nie wiem, wyśmiany czy coś takiego. No jest miła atmosfera. Moim zdaniem pan Cywiński ma po prostu jakby duszę młodego człowieka. Potrafi z nami rozmawiać właśnie w ten sposób, jak my między sobą. I chyba to jest właśnie to, że nie traktujemy go jak nauczyciela, a on nie traktuje nas jak uczniów. W końcu znalazł się ktoś, kogo można zrozumieć. Kto naprawdę tłumaczy to, że no ja na przykład chodzę do szkoły zaocznej i w tym roku mam maturę, więc dla mnie na przykład wprowadzenie do wspólnego mianownika to też była wielka zagadka. Jak to się robi, nie? Bo to wytłumaczyć w przystępny sposób. Nie tylko nauczyciele. Czeka, aż uczeń dopiero zrozumie. A nie tylko jak nauczyciele od razu myślą, że wszyscy rozumieją i myślą, że jest wszystko okej, a tak naprawdę nikt tego nie rozumie. Dobra, ale to pójdziesz na skróty i wytłumaczysz komuś, ty będziesz rozumiała, ale ktoś, kto ciebie posłucha, nie będzie wiedział, o co chodzi. Mów. Ale nie przekonaj. Mów. Co rozumiemy przez kosinus kąta ostrego? Ale odpowiedz całym zdaniem. Przecież Hiszpanie to gadują. Przez kosinus kąta ostrego. Jeszcze raz od początku. Ciszej was proszę. Przeszkadzamy dziewczyny. Czym? Rozumiemy. Bo tak się umawiamy. Prawda? To zacznij tą opowieść jeszcze raz od początku. Przez kosinus kąta. Rozumiemy. Czyli tak się umawiamy. To słowo oznacza, że jak ja mówię rozumiemy, to słuchaj. Albo zażądam sobie honorarium od ciebie za lekcję, albo nie. My przez to rozumiemy pewną umowę, prawda? No to wyglądało tak, że na SMS mam 4, ale sprawdziany to była 3, 2 i 1, ostatnie 3 sprawdziany w semestrze. Dlatego, że mój pan profesor bierze nas do tablicy i nam wszystko dyktuje. To tak to wygląda. I te dobre oceny są zbierane przy tablicy, a potem jak przychodzi sprawdzian, to jest 1, 3, 1, 2, a resztę oceny są niedostateczne i tak to wygląda. Spojrzałam na tą matematykę w zupełnie inny sposób niż pokazywali mi nauczyciele w wcześniejszych latach w podstawówce czy w gimnazjum. I ta matematyka wygląda tak łatwiej, stosunkowo łatwiej, bo pokazuje nam tą matematykę w sposób taki, że ona tak bardziej trafia do ludzi. Nauczyciel coś tłumaczył, prawda, na lekcji. Ja to rozumiałem tylko na lekcji. Wróciłem do domu, starałem się rozwiązać zadania i już był ten problem. Miałem problem z rozwiązaniem zadania, jak najlepiej właśnie, tak jak pan Cywiński nam mówił, jakie narzędzia dobrać, żeby to zadanie rozwiązać. Bardzo często przy prostym zadaniu siedziałem długi okres czasu, żeby je rozwiązać całkowicie. I ja właściwie przyszłam na kurs, mówię, boję się tej matematyki, ale teraz się nie boję. Teraz to ja panu profesorowi mojemu w szkole coś powiem przy tablicy. W końcu będę sama rozwiązywała cokolwiek, a nie, że on mi wszystko dyktuje i krzyczy na mnie, że ja nic nie pamiętam. Której? Gdzie ją widzisz przy? Jak ona jest naprzeciw? No widzisz, masz tu napisane, patrz na to. Czy ona leży przy tym kącie? Czy naprzeciw? Popatrz, tu masz kąt alfa. Czy ona leży przy nim, czy naprzeciw? To czemu gadasz ciągle przy? Wiadomo, w szkole jest inaczej. Jest ten system nauczania, prawda? Nauczyciel musi swoje tak naprawdę, nie tyle co swoje, co przez chyba ministerstwo wytyczne. I on musi ich przestrzegać. Pan Cywiński tego nie przestrzega, bo nie musi. Pan Cywiński uczy nas tego, co myśmy naprawdę powinni wiedzieć. To, co jest potrzebne dla nas i stara się w nas wyuczyć tych cech. Że podchodzimy do zadania nie z strachem, że czegoś nie źle zrobimy. Nawet jeśli zrobimy to źle, nic się nie stało. Bo skoro ja umiem zrobić jakieś zadanie, je rozwiązać, ale mam za to nie dostać punktu, to znaczy, że gdzieś jest jakaś gafa. Że ktoś mnie czegoś nie nauczył albo czegoś nie zrozumiałem. I chciałem
Myślałem, że tutaj zdobędę tą odpowiedź, no i zdobyłem. Nie spotkałem się z lepszym nauczaniem matematyki gdziekolwiek. Dobra. Mów, mów, mów. Ja tego nie słyszę. Matematyka dla dyslektyków, humanistów, innych przypadków beznadziejnych. I zdam maturę. Znam treść tej książki, jest to przekształcanie wzorów, umiejętność po prostu, która się bardzo przydaje. No, niemniej jednak też na maturze też jest przydatna, także książka jest inteligentnie napisana i myślę, że na 30% z tej książki na pewno człowiek zda. No ale jeżeli chcemy zdać już to w miarę dobrze, no to jeżeli przeczytamy tę książkę, zrobimy te wszystkie zadania, no to myślę, że już jesteśmy w stanie jakoś w miarę dobrze napisać tę maturę. Uważam, że wystarczy znać tabliczkę mnożenia i przeczytać książkę pana Krzysztofa Cywińskiego, aby zdać tę maturę jednak. Czy wystarczy tabliczka mnożenia? Myślę, że przydałoby się jeszcze dodawanie i odejmowanie. Ja chcę was nauczyć jednej rzeczy, walki. Bądźcie sobą, walczcie o swoje. Czekam na maile.